Szanowni Państwo, serdecznie witam w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego imienia Sławomira Stanisława Skrzypka. Serdecznie witam, jak tradycyjnie już w sali, ulica Bankowa. Każda z części naszej ekspozycji nosi taką swoistą, ciekawą nazwę. Przechodzi się do sali ulica Bankowa przez ulicę Wielkich Polskich Ekonomistów. Na ekspozycji będziecie mogli Państwo, jeżeli nas odwiedzicie, zapraszamy oczywiście, zobaczyć także taki moduł, taką część, która jest poświęcona transformacji 1989 roku. Tym przemianom wyjścia z komunizmu do gospodarki rynkowej. Temu też będzie poświęcony dzisiejszy wykład. Gościmy i bardzo serdecznie witamy pana doktora Tomasza Kozłowskiego. Brawa. Pan doktor Tomasz Kozłowski jest historykiem, doktorem politologii, pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, a specjalizuje się w historii Związku Zawodowego Solidarność oraz transformacji politycznej właśnie po 1989 roku. W jakim sensie można powiedzieć, że swoiście łączy się to także z pewnymi tendencjami edukacyjnymi. Do szkół wchodzi przedmiot historia i teraźniejszość i to jest jakby część także tego elementu. Jest pan doktor autorem książek Anatomia Rewolucji, Narodziny Ruchu Społecznego Solidarność w 1980 roku. Książka była wydana w Warszawie w 2017 oraz książki Koniec Imperium MSW, Transformacja Organów Bezpieczeństwa Państwa 1989-1990, Warszawa 2019. Dzisiejszy wykład poświęcony jest, jak powiedziałem na początku, czasowi transformacji, czyli rok 1989, wyjście z komunizmu i przejście do gospodarki rynkowej. To, co w pamięci większość z nas pamiętających tamten czas zachowała, to niewątpliwie bardzo trudny okres związany z utratą pracy, z bezrobociem, z utratą perspektyw. Często rodziny utrzymujące się czy utrzymywane przez jednego albo dwie osoby nagle traciły całą perspektywę, traciły szansę na przeżycie i z miesiąca na miesiąc stawały się, czy z dnia na dzień niemalże, stawały się biedne. To pamiętamy z transformacji Leszka Barcerowicza, transformacji, która nosiła często nazwę i wymienia się jako terapia szokowa. Ładnie to brzmi w stylistyce, znacznie trudniej w ludzkim życiu, jeżeli przełożymy na konkretne życie i sprawdzimy, że ludzie tracili pracę, tracili perspektywy, często nie wiedzieli tak naprawdę, co przyniesie dzień następny, całe właściwie tysiące ludzi czy miliony ludzi bezrobotnych. Czy była alternatywa dla tego planu Balcerowicza? Czy istniała alternatywa? Kształtowanie polityki ekonomicznej obozu solidarnościowego w 1989 roku to będzie temat wykładu pana doktora Tomasza Kozłowskiego. Zachęcamy do odwiedzenia Centrum Pieniądza także, żeby porównać wykład i zestawić go z tym właśnie, z tą częścią sali poświęconą transformacji. Witamy także serdecznie Państwa zgromadzonych tutaj na sali i Państwa, którzy oglądają albo teraz transmisję, albo będą oglądali retransmisję. Miło nam także gościć redakcję Wiadomości TVP i pana redaktora Damiana Diaza. To tylko dowód na to, że Centrum Pieniądza spełnia swoją funkcję edukacyjną i że cele nakreślone przez prezesa Sławomira Skrzypka właśnie są przez nas realizowane. Oddaję głos panu doktorowi. Proszę bardzo. Witam Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie i miłe przedstawienie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest odpowiedź na pytanie, czy istniała alternatywa dla planu Balcerowicza. Pretekstem do mojego zaproszenia mnie do przeprowadzenia tutaj tego wykładu był mój artykuł, w którym opisywałem pewne polityczne przepychanki, polityczne gry, które miały miejsce od momentu wyborów czerwcowych w 1989 roku do implementacji planu Balcerowicza na przełomie 80 i 90 roku. Tylko że ja dzisiaj postaram się Państwu, oczywiście opowiem o tym na końcu wykładu, ale postaram się nakreślić także pewną szerszą geopolityczną perspektywę, która wyjaśni nam, czemu moim zdaniem nie było alternatywy dla planu Balcerowicza, czy też dla reform w tymże kształcie. W tym celu opowiem Państwu o tym, w jaki sposób kształtowała się polityka głównych mocarstw Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego wobec Polski w latach 80.
jaki to miało wpływ na to, że w 1989 roku władze polskie, czy to komunistyczne, czy to solidarnościowe, znalazły się właściwie w pewnym sensie w sytuacji bezalternatywnej. Chciałem zacząć ten wykład od przeniesienia nas na chwilę do roku 70. Polska w latach 70. wchodzi w fazę bardzo poważnego kryzysu. Objawem tego kryzysu są strajki, które znamy bardzo dobrze. Wydarzenia, protesty, które miały miejsce w grudniu 70. roku. Później mniej się mówi o strajkach i różnych protestach, które miały miejsce w 71., w 72. roku. Teraz władze komunistyczne, żeby opanować niezadowolenie społeczne, chciały przekształcić polską gospodarkę na sposób bardziej prokonsumencki. I starały się to uczynić w oparciu o dwa filary. Zazwyczaj mówimy tylko o jednym filarze, o kredytach zachodnich, do których za chwilę wrócę. Ale mamy też bardzo istotny filar, czyli wsparcie czy tanie surowce ze Związku Sowieckiego. I te dwa filary są niezwykle ważne, żebyśmy w ogóle zrozumieli, jaki miały wpływ na polską gospodarkę w latach 70. i 80., bo to są główne narzędzia, których używają mocarstwa w swojej polityce wobec Polski w latach 80. Bo skąd był możliwy, dlaczego był możliwy w ogóle taki skok cywilizacyjny, przynajmniej na początku lat 70. za rządów Edwarda Gierka? To znaczy, po pierwsze, mieliśmy tanią, stosunkowo tanią ropę ze Związku Sowieckiego. O tym się dość rzadko mówi, ale rozliczenia w ramach RWPG, czyli Związku Sowieckiego i innych satelitów europejskich, państw socjalistycznych, rozliczenia były planowane zazwyczaj w 4-5-letnich planach. I 5-letni plan ustalono w 70 roku, kiedy cena ropy na światowych rynkach wynosiła około 2 dolarów. I takie przyjęto mniej więcej rozliczenie w rublach transferowych, ustalając plan wymiany gospodarczej między państwami RWPG. Problem polegał na tym, że w następnych latach cena ropy drastycznie rosła. Mieliśmy skok wpierw na 3 dolary, później na 4 dolary, później na 13, 14 i przez kilka lat ta cena się utrzymywała. Tymczasem my w rozliczeniach ze Związkiem Sowieckim cały czas mieliśmy ten przelicznik ustalony w roku 70. Oczywiście Kreml wielokrotnie starał się doprowadzić do jakiejś rewizji tych cen, natomiast tak naprawdę nie mógł tego zrobić, ponieważ był świadom, że jeżeli podniesie ceny ropy, to tym samym zablokuje właśnie ten rozwój krajów socjalistycznych prowadzony na kredyt i być może w Polsce, ale też w innych krajach dojdzie do masowych protestów. Więc to był jeden filar. Drugim bardzo istotnym filarem były kredyty zachodnie. Nie mieliśmy żadnych problemów w latach 70., żeby otrzymywać kredyty zachodnie z tego powodu, że była nadwyżka wolnych środków finansowych na rynkach międzynarodowych, ale także dostawaliśmy kredyty niejako ciesząc się wyższym stopniem zaufania, ponieważ w zachodnich kręgach finansowych funkcjonowała tak zwana teoria parasola. Mówiła ona o tym, że można pożyczyć nawet za dużą ilość gotówki, udzielić zbyt wysokich kredytów państwom socjalistycznym, ponieważ w domyśle, nawet jeżeli nie ma żadnych umów, w domyśle żyrantem tych kredytów jest Związek Sowiecki, który nie pozwoli nigdy, aby jakiekolwiek państwo socjalistyczne zbankrutowało. Więc mieliśmy tutaj sytuację w latach 70. oparcia na tych dwóch filarach. To oczywiście budziło bardzo duże niezadowolenie Moskwy, która z jednej strony dostrzegała, że Polska uzależnia się od zachodnich kredytów, z drugiej strony cały czas korzystała z tego zastrzyku ropy naftowej. No ale sytuacja jakoś funkcjonowała do momentu właściwie 80. roku, kiedy kryzys w Polsce, właściwie okazało się, że gospodarka socjalistyczna po pierwsze jest tak niewydolna, że ten robiony na kredyt i przy taniej ropie robione reformy nie są w stanie tej gospodarki uzdrowić. Popełniono też wiele błędów.
Poza tym zmiana na rynkach międzynarodowych sprawiła, że obsługa kredytów stała się dużo droższa i Polska miała po prostu problemy ze spłatą tych kredytów. Teraz w jaki sposób rzutowało to na politykę mocarstw? Wpierw zwróćmy uwagę na politykę Związku Sowieckiego. To, co w latach 70. pozwalało w tańszy sposób rozbudowywać gospodarkę polską, stało się dramatycznym zagrożeniem w roku 80 i 81. To znaczy nasze uzależnienie surowcowe od Związku Sowieckiego sprawiło, że nie byliśmy w żadnym stopniu suwerenni przy władze komunistyczne, nawet nie były suwerenne przy podejmowaniu decyzji w latach 80-81, jeżeli chodzi o kształt polityki. W Polsce na fali strajków, które rozpoczynają się po podwyżkach, będących właśnie objawem tego kryzysu, po podwyżkach z lipca 80 roku, strajki rozlewają się po całym kraju, powstaje niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność we wrześniu 80 roku, który no właściwie jest na linii kolizyjnej z władzami. W roku 80 i 81 jest na kursie kolizyjnym z władzami, które starają się w jakiś sposób zarządzać tym kryzysem, ograniczać jego skalę. Tymczasem związki zawodowe oczywiście działają w odwrotny sposób. Domagają się poprawy warunków pracy, płacy, co dodatkowo zwiększa wszystkie koszta. W jaki sposób ropa, uzależnienie od Związku Sowieckiego, stało się właściwie pętlą na szyi Polski? To znaczy, władze sowieckie, Kreml starał się zmusić wpierw pierwszego sekretarza Stanisława Kanie, później pierwszego sekretarza Wojciecha Jaruzelskiego do tego, aby wprowadzili stan wojenny. Używali do tego trzech narzędzi. Pierwszym było sprawienie wrażenia, że wojska Układu Warszawskiego są gotowe wkroczyć do Polski. To straszenie okazało się ostatecznie nieskuteczne. Drugim narzędziem, które stosowano, była próba doprowadzenia do zmian we władzach PZPR-u. Kreml starał się wspierać taką frakcję, tak zwany beton w PZPR-ze, czyli frakcję PZPR-owską, która była skłonna wprowadzić stan wojenny i właściwie jakiegoś rodzaju jeszcze bardziej autorytarne rządy. Ale to też się nie udało. W czerwcu 1981 roku KGB do spółki z Politbiurem próbowało zorganizować taką specjalną operację, która doprowadziłaby do zmian na stanowisku pierwszego sekretarza. To się ostatecznie nie udało i wtedy zaczęto stawiać na narzędzie szantażu ekonomicznego. To znaczy właściwie od czerwca 1981 roku ten plan jest coraz głośniej artykułowany. Wpierw Breżniew w rozmowie z Kanią i z Jaruzelskim mówi o tym, że nie będzie dłużej subsydiował Związek Sowiecki kraju, co do którego nie ma pewności, jaka będzie jego przyszłość i w którą stronę on politycznie podąży. Później ten plan jest przekładany już na jakąś bardziej praktyczną wykładnię. W czerwcu 81 roku generał Andropow, który jest szefem KGB, ale też członkiem Politbiura, mówi w rozmowach na najwyższym szczeblu z innymi przywódcami państw Układu Warszawskiego, że Związek Sowiecki dysponuje skuteczną bronią, dostawami ropy, bawełny, rud, żelaza. Jej użycie doprowadziłoby do chaosu w Polsce. Wiedzą o tym Kania i Jaruzelski. Jeżeli sytuacja nas do tego zmusi, będziemy gotowi sięgnąć po tę broń. Przez kilka miesięcy Związek Sowiecki groził użyciem tego narzędzia, szczególnie we wrześniu 81 roku, kiedy prowadzone są rozmowy na temat poziomu dostaw na rok 82, zostaje przekazane właściwie ultimatum, że jeżeli nie zostanie wprowadzony stan wojenny, to te dostawy zostaną dramatycznie ograniczone. Właściwie straszono tym, jak to się określa, zakręceniem kurka. Na co liczył Kreml? Kreml liczył na to, że Jaruzelski stanie przed dylematem. Z jednej strony ograniczenie dostaw ze wschodu sprawi, że sytuacja w kraju, protesty jeszcze bardziej się podgrzeją. Jeżeli nie będzie chciał po dobroci wprowadzić stanu wojennego, to sytuacja zmusi go do konfrontacji. Jak wiemy, generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Moim zdaniem
ten czynnik szantażu ekonomicznego był właściwie najpoważniejszą przesłanką, która go zmusiła, która wymogła na nim podjęcie tej decyzji. Teraz przejdźmy na drugą stronę, ponieważ mówiliśmy o tym, co w latach 80-81 działo się z tym jednym filarem, ropą. Co się dzieje z drugim, czyli z kredytami? Jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie? O polityce gospodarczej Stanów w latach 80-81 wobec Polski właściwie mało się mówi, bo też i na powierzchni właściwie nic się nie działo. Stosunki były jednak dość anemiczne, zwłaszcza, że w Waszyngtonie instalował się nowy prezydent Ronald Reagan, który musiał wpierw przetestować różne warianty po prostu realizacji polityki zagranicznej, ale Stany Zjednoczone doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że mają wpływ na rozwój sytuacji w Polsce, no ponieważ Polska jest gigantycznie zadłużona na Zachodzie. Ale ten medal miał dwie strony. Z drugiej strony Waszyngton zdawał sobie doskonale sprawę, że dla USA ekonomiczne i polityczne koszty niewypłacalności polskie są wysokie, a dla Europejczyków są monumentalne. Amerykanie obawiali się, że jeżeli z jednej strony, że jeżeli rewolucja i te niepokoje społeczne w Polsce potrwają dłużej, to Polska stanie się niewypłacalna, co być może spowoduje zawirowania właściwie na rynkach międzynarodowych. Z drugiej strony podnoszono też kwestię tego, że warto być może zainwestować w tą polską rewolucję. Nazywano to polskim eksperymentem. Były pomysły takie, że być może warto zainwestować środki w dodatkowe kredyty, spróbować wyciągnąć Polskę przynajmniej z części zadłużenia po to, aby Solidarność dłużej funkcjonowała i aby wprowadzić jeszcze większy zamęt w bloku wschodnim. To był pomysł, który w latach, zwłaszcza w 1981 roku, lansowały gołębie w administracji Ronalda Reagana, szczególnie szef Departamentu Stanu. Po drugiej stronie mieliśmy Jastrzębie na czele z sekretarzem Weinbergiem, który był szefem, był sekretarzem obrony, ale też szefem CIA Caseyem, którzy byli przekonani, że trzeba wprowadzić dokładnie odwrotną strategię. To znaczy trzeba doprowadzić do bankructwa Polski, ponieważ bankructwo Polski zacznie drenować gospodarkę i budżet Związku Sowieckiego, który będzie zmuszony zwiększać dostawy, być może spłacać kredyty. Związek Sowiecki był bardzo podatny, to wszyscy wiedzieli, to było przedmiotem analiz CIA i Departamentu Stanu. Wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że Związek Sowiecki jest na to bardzo podatny. W latach 80-81 Sowieci wyasygnowali bardzo duże pieniądze na kredyty i wsparcie dla Polski. Robili to w ten sposób, że ropę, która była przeznaczona dla innych państw socjalistycznych do sprzedaży po niższych cenach, obcinali te dostawy dla Niemiec, dla Rumunii, a tą ropą handlowali na rynkach międzynarodowych. Zdobyte w ten sposób dolary przekazywali częściowo w formie kredytów i wsparcia Polsce. Więc gdyby doprowadzić do tego, że Polska zbankrutuje, no to siłą rzeczy uderzono by nie tylko w Związek Sowiecki, ale właściwie w całe RWPG. W roku 81 właściwie Amerykanie nie wyklarowali strategii. Ten spór między gołębiami a jastrzębiami nie został do momentu stanu wojennego rozstrzygnięty. Warto może powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Właściwie na samym końcu, jeszcze przed prowadzeniem stanu wojennego, Departament Stanu miał taki pomysł, warto o nim powiedzieć, bo to też nam, ten pomysł nam powróci i będzie powracał jak gdyby później w latach 80. pod koniec i też powie nam, jaki był mechanizm i pewne pomysły Stanów Zjednoczonych na to, jak operować pieniędzmi, jak tworzyć politykę wobec Polski. Amerykanie byli przekonani, że można stworzyć duży międzynarodowy fundusz, do którego dołożą się w 1/4, 1/3 Amerykanie. Resztę pieniędzy pozyska się od rządów zachodnioeuropejskich i końcówkę od banków prywatnych po obu stronach Atlantyku. Ten fundusz byłby, pieniądze z tego funduszu byłyby przekazywane Polsce
pod warunkiem, że Polska wstąpiłaby do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i przyjęła plan naprawczy rekomendowany przez MFW. I to jest właściwie pomysł, który będzie powracał później przez lata. On nie został, jak wiemy, w 1981 roku zrealizowany, bo wprowadzenie stanu wojennego pozwoliło rozstrzygnąć ten dylemat między polityką gołębią a jastrzębią na rzecz jastrzębi. Znaczy Reagan był przekonany, że stan wojenny stwarza właściwie historyczną szansę podjęcia walki ze Związkiem Sowieckim. Przychylił się do większości pomysłów jastrzębi, którzy właśnie do sekretarza obrony Weinberga, do szefa CIA, że należy wypowiedzieć wojnę ekonomiczną Związkowi Sowieckiemu, po części także Polsce. Polska nie była właściwie rozpatrywana po części jako osobny gracz. Polityka wobec Polski była pochodną polityki wtedy wobec Związku Sowieckiego. Wprowadzono oczywiście różnego rodzaju sankcje, embarga, tylko że administracja Reagana wprowadziła te embarga właściwie bez porozumienia z zachodnioeuropejskimi sojusznikami. Właściwie wszyscy Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy, szczególnie właściwie Brytyjczycy i nowo mianowana wtedy pani premier Thatcher, oznajmili, że nie wezmą udziału w tej, nie stworzą wspólnego frontu z Amerykanami, ponieważ zwyczajnie biznesowo ze Związkiem Sowieckim ich łączy zbyt wiele i oni nie są w stanie tych kontraktów, tej wymiany finansowej rzucić po prostu od tak. Między innymi z powodu tego, że nie udało się stworzyć tego jednego frontu, ta polityka sankcji, polityka jastrzębi okazała się fiaskiem i właściwie od końca 1982 roku administracja Reagana zaczyna się z niej powoli, po cichu wycofywać, co zresztą pokrywa się z tym, że w administracji te akcje jastrzębi spadają, część z nich zostaje wymieniona na po prostu nowych polityków, którzy zaczynają, szczególnie nowego sekretarza stanu, który zaczyna lansować taką politykę właściwie kija i marchewki. To znaczy z jednej strony z marchewką miało być to, że Stany Zjednoczone są w stanie rozmawiać o na przykład przełożeniu spłaty długów, rozłożeniu jakoś tego długu, przystąpienia Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polsce na tym zależało, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy mógł udzielać dość wysokich kredytów. No i zresztą dawał też pewną rękojmię wiarygodności swoim członkom. A z drugiej strony oczekiwano, że właściwie jakiekolwiek ustępstwa tego typu nastąpią dopiero po tym, jeżeli jeżeli administracja, ekipa Jaruzelskiego będzie przeprowadzała liberalizację polityczną i gospodarczą. Oczekiwano na to, że Jaruzelski zaprowadzi amnestię, być może zalegalizuje związki zawodowe. Oczekiwano jakichś takich kroków z jego strony. Ta polityka była mało efektowna, ale była efektywna, tylko że po prostu w długiej perspektywie czasowej. Natomiast PRL, rzeczywiście władze PRL-u podjęły tą grę. Doszło nawet do takiego spotkania Jaruzelskiego z Dawidem Rockefellerem, który był wysłannikiem właściwie w pewnym sensie Ronalda Reagana, ale na tym spotkaniu był też obecny Zbigniew Brzeziński i chyba ówczesny zastępca sekretarza stanu Eagleburger. I oni rozmawiali między innymi właśnie o tym, że w zamian za liberalizację i zmianę systemu będą jak gdyby przekazywane pewne pieniądze, dokonywane pewne ustępstwa przez administrację amerykańską. No między innymi jednym z takich symboli tego było właśnie przystąpienie Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 1986 roku. Te związki z Amerykanami zresztą przez lata właściwie zaczynały postępować, czego jednym z objawów były na przykład różnego rodzaju próby wykupywania zadłużenia zagranicznego Polski. W cyklu spotkań właśnie, które się tutaj odbywały, był kiedyś wykład poświęcony
Funduszowi Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, więc ja nie będę o tym opowiadał, ale w każdym razie warto wspomnieć o tym, że Polska na wpół legalnie, bo właściwie proceder ten był nielegalny, wykupywania swoich własnych długów na rynkach wtórnych, bo wykupywanie tych długów dokonywało się po cenach dużo niższych niż Polska po prostu musiałaby płacić w normalnych warunkach. Na przełomie 88 i 89 roku te relacje polsko-amerykańskie poprawiły się właściwie tak bardzo, że najpoważniejszymi kandydatami do wykupu długu, do przeprowadzenia tej operacji na rynkach zachodnich były banki amerykańskie, rezydujące między innymi na przykład w Nowym Jorku. Merrill Lynch zaproponował taki program wykupu długu, powołując się między innymi na swoje wpływy w administracji amerykańskiej. Więc mamy tutaj pewne zbliżenie i liberalizację w tych relacjach z Amerykanami, spowodowane tym, że mieliśmy założoną tą pętlę, czy reżim Jaruzelskiego miał założoną tą pętlę kredytową na szyję. Ale właściwie czemu Sowieci na to pozwalali? I czemu Gorbaczow w ogóle do czegoś takiego dopuszczał, żeby ta spójność Imperium Wschodnioeuropejskiego zaczynała się kruszyć? Otóż tutaj też wracamy do tego filaru, od którego zacząłem, ropy naftowej. Jak mówiłem, Związek Sowiecki w 80-81 roku ze sprzedaży ropy finansował dużą część wsparcia dla Polski. Problem był taki, że Polska nie była ani jedynym krajem z obozu socjalistycznego, która była na Zachodzie zadłużona, ani nie była jedynym krajem, który był w złej sytuacji gospodarczej. Oczywiście u nas ten kryzys był absolutnie najgorszy, ale był też udziałem właściwie wszystkich innych państw, które w latach 80. nie były w stanie spłacić swojego zagranicznego zadłużenia w oparciu o środki ze swojej własnej gospodarki. Jedynym wyjątkiem była właściwie Rumunia, gdzie Czałuszewsku doprowadził do tego, że właściwie swoją drakońską polityką, że te kredyty zachodnie praktycznie spłacono. Tylko problem polega na tym, że wiemy, w jaki sposób się to skończyło dla Czałuszewsku. Żaden z innych przywódców, żadne inne partie krajów bloku nie chciały ryzykować takiego rozwoju sytuacji. Dlatego właściwie wyciągały cały czas rękę do Związku Sowieckiego, aby po prostu dostawać pieniądze stamtąd. Tylko że problem był taki, że Związek Sowiecki także zaczął coraz mocniej odczuwać kryzys swojej własnej gospodarki. To był pierwszy problem. Właściwie już w 81 roku, kiedy płacono pieniądze na Polskę, Kreml zorientował się, no właściwie jak to drenuje ich kieszenie i wpływa na gospodarkę. I jeszcze w 82, 83 roku, jeszcze zanim Gorbaczow w ogóle doszedł do władzy, wszyscy mówili na czele z pierwszymi sekretarzami, Breżniewem, Andropowem, że trzeba doprowadzić do jakiejś rewizji tej polityki. Taką prawdziwą rewizję tej polityki zaprowadził dopiero Gorbaczow, ale nie dlatego, że jak się czasem mówi, był z przekonania liberałem albo miał jakieś po prostu światłe pomysły na to, w jaki sposób zarządzać polityką w Związku Sowieckim i w całym bloku, ale po prostu zwyczajnie zmusiła go do tego sytuacja gospodarcza. Na pogłębiający się kryzys nałożyła się kolejna zmiana cen ropy naftowej na światowych rynkach. W 1985 roku dochodzi do załamania cen. To Eldorado, ta kroplówka roponośna, która właściwie dawała zastrzyk, zaczęła wysychać. I Gorbaczow musiał zareagował wdrażając dwie polityki. Z jednej strony zaczął dążyć do odprężenia ze Stanami Zjednoczonymi, co pozwoliłoby w dłuższej perspektywie oszczędzić gigantyczne środki, które były w tym momencie poświęcane na wyścig zbrojeń. Z drugiej strony zrewidował politykę wobec państw socjalistycznych i Polski. Zaczął mówić o tym właściwie od początku 1986 roku, wpierw na zamkniętych spotkaniach przywódców państw Układu Warszawskiego, później właściwie mówił coraz głośniej. W maju 1986 miał takie wystąpienie w sowieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
gdzie wyłożył właśnie swoją nową doktrynę polityczną. Z tym, że to wystąpienie przeciekło, być może specjalnie, i właściwie dostali je wszyscy. Dostali je Amerykanie, dotarły też do Polski. Gorbaczow mówił: czas, kiedy pomagaliśmy innym państwom socjalistycznym budować ich gospodarkę, ich partie i polityczne instytucje, minął. To są w pełni rozwinięte państwa, nie możemy ich prowadzić za rączkę jak małe dzieci w przedszkolu. Jeszcze mocniej wypowiadał się na posiedzeniach sowieckiego Politbiura. Podkreślał, że jeżeli chodzi o pomoc dla innych krajów, żadnych obietnic dla nikogo, obojętnie o co prosił, o co proszą. Jeszcze jeden cytat. Nie powinniśmy się głębiej angażować i powinniśmy wyciągnąć wszystko, co się da z naszych stosunków gospodarczych z tymi krajami. Oczywiście największe problemy były z największymi dłużnikami, Polską i Węgrami. Gorbaczow został właściwie zmuszony złą sytuacją gospodarki do rewizji swojej polityki zagranicznej, czy w ogóle polityki zagranicznej, której Związek Sowiecki hołdował od lat, czyli po prostu budowy imperium. Oni nie byli już w stanie dłużej utrzymać bezwzględnej dominacji i z jednej strony jasno deklarowali, zresztą zaczęli to realizować, obcinanie właśnie wszelkiego rodzaju kredytów, wsparcia finansowego, ale z drugiej strony coś musieli dać w zamian i dawali po prostu większą swobodę polityczną, większą swobodę w realizacji reform politycznych, gospodarczych, większą swobodę w układaniu sobie relacji międzynarodowych przez ich satelitów, przez sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej. I oni sobie, Gorbaczow, jak gdyby doskonale sobie też zdawał sprawę z tego, co mówiłem wcześniej, w co grali Amerykanie. Mówił na posiedzeniu Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego. Zachód bardzo usilnie stara się podzielić kraje socjalistyczne. Wykorzystuje w tym celu narzędzia ekonomiczne, kredyty i status kraju bardziej handlowo uprzywilejowanego. Kombinuje z narodowymi modelami socjalizmu, nastawia bratnie kraje przeciwko sobie. Dzieli je na kraje elastyczne i dogmatyczne. Zachód podsyca również nastroje nacjonalistyczne i próbuje osłabić naszą współpracę. To jego strategia. Gorbaczow zresztą całkiem nieźle to ujął, tylko że właściwie w żaden sposób nie mógł temu przeciwdziałać. Kiedy w 1986 roku jeden z członków Politbiura zwrócił mu uwagę, że Polska właściwie finalizuje porozumienie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a to przecież jest instytucja imperialnego Zachodu, która ma po prostu rozbijać jedność bloku, jedność RWPG, Gorbaczow odpowiedział: narzekamy na związki Polaków z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. A co niby mamy zrobić i co oni powinni zrobić? Są zadłużeni na 30 miliardów. Nasi przyjaciele bardzo cenią sobie niezależność, ale to nie pogarsza sytuacji, tylko ją polepsza. Wciąż ich do nas ciągnie. Co znaczy wciąż ich do nas ciągnie? Gorbaczow miał przekonanie, że jednak w ostatecznym rozrachunku, nawet jeżeli pozwoli Polsce, Węgrom na zbliżenie z krajami zachodnimi, to będzie w odpowiednim momencie mógł zastopować cały ten proces, jak uczynili to Sowieci w 1981 roku. To znaczy liczył na to, że będzie można manipulować polityką krajów socjalistycznych poprzez zakręcanie kurka. Zresztą otwarcie to deklarował w rozmowach z Węgrami, czy w rozmowach z krajami bałtyckimi już w późniejszym okresie. Więc tak wygląda sytuacja mocarstwowa w latach 80. I zbliżamy się powoli do tego przełomu. Jeszcze musimy sobie powiedzieć jedno. Polska liberalizowała się nie tylko pod względem politycznym, nie tylko Jaruzelski zgodził się ostatecznie na przeprowadzenie jakiejś amnestii, zgodził się podjąć rozmowy z częścią opozycji przy okrągłym stole, ale także przeprowadzano reformy w kierunku
właściwie implementowania pewnych elementów rynkowych do gospodarki socjalistycznej. To nie był właściwie nasz pomysł. To była tendencja, która się pojawiła we wszystkich krajach bloku z różnym natężeniem, ale ona pojawiła się także w Związku Sowieckim. W Związku Sowieckim było to ukryte, żeby to było zgodne z pewnymi dogmatami po prostu komunistów. Mówiono nie o wprowadzaniu jakichś elementów rynkowych, tylko powoływano się na wprowadzoną przez Lenina nową ekonomiczną politykę i w ten sposób jak gdyby stwierdzano, że ideologicznie wprowadzanie pewnych elementów gospodarki rynkowej jest ideologicznie czyste. I między innymi wprowadzono nową ustawę o przedsiębiorstwach, która zakładała, że przynajmniej część przedsiębiorstw ma być rentowna ekonomicznie, ma się niejako samofinansować. Tam przyjęto, to był 87 rok, przyjęto nawet założenie, że przedsiębiorstwa mogą bankrutować. Problem był taki, że tej ustawy po prostu właściwie nie wdrażano w życie, ponieważ Gorbaczow obawiał się, że przeprowadzenie takich reform no doprowadzi do tego, czego byliśmy świadkiem, nie wiem, w Polsce na początku lat 90., znaczy zamykanie zakładów nierentownych fabryk doprowadzi do gigantycznych protestów, niepokojów społecznych. A z tym i tak był problem. Ale wprowadzano także ustawę, różnego rodzaju ustawy i przepisy o spółdzielczości, które zezwalały na pewnego rodzaju prywatną inicjatywę. Tak więc to nie jest nic dziwnego, że w Polsce też pojawiały się tego typu jaskółki, między innymi tak zwane spółki joint ventures, zasysające pieniądze z zagranicy, żeby zakładać tutaj jakieś przedsiębiorstwa w Polsce. Gorbaczow był zresztą zainteresowany tymi polskimi rozwiązaniami. Szczególnie za rządu Mieczysława Rakowskiego mieliśmy tą ustawę właściwie sankcjonującą bardzo duży stopień wolności gospodarczej. Ostatecznie to nie było ani rentowne, bo te reformy były jednak wprowadzane dość połowicznie i dość nieporadnie. Problem był też taki, że one skutkowały też gigantycznym stopniem patologii. Te reformy właśnie dające, zwiększające margines wolności gospodarczej, tak zwane te ustawy Wilczka, wprowadzone przez rząd Mieczysława Rakowskiego, doprowadziły między innymi do takiej plagi nazwanej spółkami nomenklaturowymi. To znaczy spółki nomenklaturowe to były spółki, które korzystając z tej ustawy o wolności gospodarczej, dochodziło do licznych przypadków, w których na przykład szef danego zakładu, danego przedsiębiorstwa razem z kadrą kierowniczą, głównym księgowym, jakimiś osobami po prostu też z lokalnego establishmentu zakładały spółkę, która zajmowała się tym, że skupowała na przykład produkcję z tego zakładu. A nie było z tym żadnego problemu, bo następowała jak gdyby personalna jedność między kierownictwem zakładu i kierownictwem spółki. Tylko że później ta spółka, nieograniczona już pewnymi przepisami, którymi był ograniczony zakład, mogła sprzedawać te produkty z dużo większym zyskiem. Więc w ten sposób niestety wyglądało, i to zresztą była plaga, z którą bardzo długo z nią walczono. Właściwie w 91 roku dopiero wyhamowała. Ale w każdym razie to jest istotne, żeby dostrzec to, że właściwie komuniści w Związku Sowieckim, ale szczególnie nawet w Polsce czy na Węgrzech, to były chyba dwa sztandarowe przypadki, porzucili właściwie wszystkie dogmaty gospodarki centralnie sterowanej. Kiedy w lipcu 89 roku do Warszawy przylatuje prezydent Bush, rozmawia nie wiem, z Wałęsą, rozmawia z Jaruzelskim, rozmawia też z Mieczysławem Rakowskim, który wtedy jest cały czas premierem rządu, który był autorem właśnie tych reform. I Rakowski zapewnia w rozmowie prezydenta Busha, że w Polsce będziemy budować market economy. Tak, czyli będziemy budować de facto gospodarkę kapitalistyczną.
Z czego to wynikało? No właśnie z tego, że po pierwsze było przekonanie, że ta gospodarka, czy przynajmniej elementy tej gospodarki będą korzystne w ogólnym rozliczeniu ekonomicznym, a także w rozliczeniu politycznym, prawdopodobnie dla establishmentu, dla kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dla szeroko pojętej nomenklatury. Ale z drugiej strony wprowadzanie właśnie tej market economy zapewniało w jakiejś perspektywie pieniądze z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rząd Rakowskiego prowadził bardzo intensywne rozmowy z MFW na temat pozyskania kredytów. One były istotne, te kredyty z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z dwóch powodów. Po pierwsze, to był jakiś zastrzyk pieniędzy z samego funduszu i Banku Światowego na reformowanie gospodarki, ale z drugiej strony wszystkie kraje zachodnie uzależniały rozmowy na temat dalszych kredytów, jakichkolwiek innych pożyczek od tego, że Polska dogada się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Londyn, Bonn, Waszyngton, wszyscy mówili, rozmawiajcie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Jeżeli on powie, że wprowadzany przez was plan jest na tyle dobry, że pożyczy wam pieniądze, to i my wam pożyczymy pieniądze. Stąd jest po prostu ten zwrot. Tylko że komuniści w 1989 roku sami jeszcze nie wiedzą, ale są już właściwie na okresie swojej władzy. I teraz wchodzi na scenę właśnie ta ekipa solidarnościowa. Jak ona się zapatruje na tą całą sytuację? Otóż tu może powiem dwa cytaty. Przed wyborami czerwcowymi, które jak wiadomo były częściowo wolnymi wyborami, które były gigantycznym sukcesem dla Solidarności. To były ponad 30% miejsc w Sejmie, właściwie 99% miejsc w nowo utworzonym Senacie. To było gigantyczne zwycięstwo wyborcze i właściwie mandat zaufania społeczeństwa dla tej ekipy solidarnościowej. I chwilę przed wyborami ma miejsce spotkanie w ambasadzie amerykańskiej, gdzie Bronisław Geremek, czyli jeden z głównych doradców Wałęsy, który za chwilę stanie na czele Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, czyli reprezentacji sejmowej i senackiej posłów Solidarności, rozmawia z amerykańskim ambasadorem i mówi mu, że spodziewa się, że Solidarność w wyborach ugra około 70% mandatów, które może ugrać. Na co Amerykanie mówią, nie no, naszym zdaniem wy weźmiecie wszystko. Geremek odpowiada, o nie, to by było bardzo złe. Wtedy musielibyśmy wziąć część odpowiedzialności za gospodarkę. A gospodarka jest w fatalnym stanie i nic nie jest w stanie jej naprawić. Nasze zwycięstwo powinno być tylko tak duże, aby było pewnym aktem jak gdyby moralnego zwycięstwa. Natomiast nie chcemy brać udziału we współrządzeniu. Komunistom oczywiście zależało na tym, aby te najgorsze reformy, które czekały jeszcze na przeprowadzenie, zostały przeprowadzone wspólnie pod sztandarem PZPR-u i Solidarności, tak, aby opanować niepokoje społeczne. Drugie nastawienie, które było w obozie kierownictwa Solidarności, prezentował między innymi Jacek Kuroń, który na jednym ze spotkań z osobami z kierownictwa PZPR-u powiedział, jak wspominał Andrzej Gdula, czyli ówczesny sekretarz KC PZPR, Kuroń powiedział, słuchajcie, jest bardzo trudna sytuacja państwa, ale obudźcie się, jeżeli my weźmiemy władzę, dostaniemy kredyty, ruszymy do przodu, to dla państwa będzie dobre. Kuroń mówił, słuchaj, zrozum, dostaniemy z Zachodu 10 miliardów kredytu. Czyli mamy tutaj dwie postawy. Z jednej strony jest obawa przed tym, że kryzys jest tak duży, że nie możemy brać odpowiedzialności. Z drugiej strony weźmy odpowiedzialność, jeżeli wygramy, jeżeli na przykład stworzymy rząd, to dostaniemy gigantyczne pieniądze z Zachodu. To był w ogóle mit. Ja osobiście nie wiem, w jaki sposób się narodził, ale był pewien mit 10 miliardów dolarów. Solidarność, ale także część władz PZPR-owskich była przekonana,
że jeżeli Solidarność wygra wybory albo stworzy rząd, to na Zachodzie otworzy się jakaś gigantyczna linia kredytowa w ogóle wielkości niespotykanej w historii. Zresztą Thomas Simons, który był zastępcą szefa Departamentu Stanu, który rozmawiał z Polakami z obu stron barykady i Solidarnościowej i PZPR-owskiej, powiedział, że Polacy z obu stron tej barykady mają tendencję do mitologizowania skali zasobów finansowych, jakimi dysponujemy. Ale to przekonanie było bardzo silne w obozie solidarnościowym. Właściwie jeden z głównych ekonomistów, profesor Trzeciakowski, w 1989 roku stworzył pewien plan, było umownie nazywane planem Trzeciakowskiego. Zresztą Trzeciakowski do spółki albo z Wałęsą, albo z Geremkiem odwiedził, albo rozmawiał z głowami kilku stolic zachodnioeuropejskich. I ten jego plan zakładał daleko idące reformy rynkowe, które jednak muszą być sponsorowane z Zachodu sumą właśnie tych 10 miliardów. Mówił, że MFW powinno dać 3-letni program na 2 miliardy 700 milionów, Bank Światowy na 3 miliardy, spłaty kredytów powinny być zamrożone, a jeszcze w ramach umów z krajami zachodnioeuropejskimi powinniśmy dostać napływ gotówki 4 miliardy 300 milionów kredytu. To było w ogóle nierealne. Ale takie przekonanie miał wtedy człowiek, który był właściwie chyba głównym ekonomistą obozu solidarnościowego, a przynajmniej reprezentował Solidarność w różnego rodzaju rozmowach na Zachodzie. I Trzeciakowski, kiedy już przechodzimy stricte do tego, w jaki sposób formowano, w jaki sposób próbowano sformować właśnie tą politykę ekonomiczną po wygranych wyborach w czerwcu 1989 roku, kiedy skala właśnie tej wygranej przesądziła właściwie sprawę i Solidarność wiedziała, że przynajmniej część odpowiedzialności za reformy będzie musiała wziąć, a jeżeli nie będzie w nich partycypowała i nie będzie popierała reform lansowanych przez rząd PZPR-owski, to przynajmniej musi mieć jakiś program alternatywny. No i pierwszą osobą, która miała stworzyć ten program, po części zaczęła go właśnie robić, był Trzeciakowski. Tylko że on oparł go właśnie na tym pomyśle, że dostanie Polska 10 miliardów, a to bardzo szybko okazało się, że to jest w ogóle nierealne. No i zaczęły się problemy. Trzeciakowski był, dostał się do Senatu, został przewodniczącym Komisji Gospodarczej w Senacie, która w zamyśle Solidarności Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego miała być właśnie miejscem, gdzie się wykuje ten program reform. Tylko problem polega na tym, że kolejne posiedzenia mijały, żadnego programu nie było. Kiedy na piątym spotkaniu komisji 16 sierpnia omawiano punkt program wyprowadzenia gospodarki z kryzysu, Trzeciakowski z rozbrajającą szczerością powiedział, że no, w tym właśnie kierunku zmierzają nasze prace. Staramy się ustalić newralgiczne punkty, nawet nie żadne remedium, nie żaden plan. My staramy się zdiagnozować na razie właściwie jak duży jest problem. No szybko się okazało, że Trzeciakowski nie jest zdolny do stworzenia tego planu i przeprowadzenia reform i zaczęły się pomysły poszukiwania nowych specjalistów. I tutaj prym zaczął wieść Obywatelski Klub Parlamentarny pod wodzą Bronisława Geremka, gdzie szczególnie aktywny stał się Jacek Kuroń. Jacek Kuroń domyślał się, że być może za chwilę w wyniku porozumień na linii PZPR, Solidarność dojdzie do tego, że powstanie jakiś rząd solidarnościowy. No, ostatecznie powstał rząd Mazowieckiego. Jacek Kuroń miał nadzieję, że będzie tam jakimś specjalnym wicepremierem do spraw gospodarczych. W związku z czym on zaczął chodzić koło tego tematu. No i między innymi w ramach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego sformował taki zespół. Tam jednym z... Ten zespół, mimo że był właściwie powołany i nadzorowany przez Kuronia, to ostatecznie przyjął nazwę zespołu Beksiaka od takiego głównego, od profesora Beksiaka, który był głównym ekonomistą w tymże zespole, bo Jacek Kuroń pojęcia na temat ekonomii nie miał
nie miał żadnego albo miał minimalne. Osobą, która tam była też dość wpływowa i zresztą na samym początku według tego, co mówił Kuroń, załatwiła pieniądze na funkcjonowanie tego zespołu, był Jeffrey Sachs, czyli ekonomista z Zachodu, który wsławił się wcześniej tym, że w krajach Ameryki Łacińskiej pomagał konstruować właśnie programy dla zadłużonych państw, które musiały zdjąć tą pętlę po prostu zadłużeniową. Teraz, co się działo z tym planem Beksiaka? On został stworzony właściwie w miesiąc, tylko że to był bardzo newralgiczny miesiąc, bo w tym czasie po pierwsze Tadeusz Mazowiecki został desygnowany na premiera, po drugie znalazł swojego kandydata na ministra finansów, czyli Leszka Balcerowicza. I nie był w ogóle zainteresowany tym, żeby jego polityczne zaplecze, Obywatelski Klub Parlamentarny, przesyłał jakieś sugestie, jakiś inny program. Ale a propos tego, czy była alternatywa dla programu Balcerowicza, to trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znaczy okazało się, że ten program stworzony przez Beksiaka to był program reform niemal tak liberalnych, a w niektórych miejscach nawet bardziej, niż program Balcerowicza. Było to widoczne do tego stopnia, że Bronisław Geremek, kiedy otrzymał ten raport, powiedział, że on, czy ten plan, powiedział, że on nie będzie opublikowany. I zaczął szukać kolejnych ekonomistów. Rozmawiał między innymi z profesorem Kowalikiem i z profesorem Ryszardem Bugajem, bo szukał kogoś, kto mu stworzy program bardziej socjalny, po prostu nie uderzający tak mocno, nie liberalizujący, nie hołdujący tym dogmatom neoliberalnym. To się ostatecznie nie udało. No i zostaliśmy właściwie z planem Balcerowicza. Balcerowicz oprócz tego, jest zresztą bardzo dobra książka też z wywiadami ekipy Leszka Balcerowicza pod tytułem Dylematy. Ona wyszła w zeszłym roku. Tam jak gdyby można poznać wiele szczegółów, w jaki sposób konstruowano ten program. Ale faktem było, że po pierwsze Balcerowicz wszedł już w tą sytuację, kiedy właściwie wszystkie główne siły polityczne orientowały się na reformy prorynkowe. Zarówno komuniści, jak i obóz solidarnościowy. Wiadomo też było, że warunkiem otrzymania jakichkolwiek kredytów zachodnich, rozmowy na temat oddłużenia czy jakiś taryf wymagały tego, aby dogadać się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Tak więc ten program i tak musiał przyjmować pewne dogmaty neoliberalne ustalone na Zachodzie w tak zwanym konsensusie waszyngtońskim. Zresztą administracja amerykańska na czele z Bushem, z prezydentem Bushem mówiła o tym właściwie przez cały czas. No Traf chciał, że akurat Balcerowicz niezależnie od międzynarodowych uwarunkowań sam był przekonany, że właśnie tak powinna wyglądać reforma gospodarcza, więc tutaj się spotkały jak gdyby i oczekiwania tych polityczne czy stolic zagranicznych, czy też po prostu rynków międzynarodowych, czy instytucji międzynarodowych po prostu z osobą ministra, nowego ministra finansów. Doszło nawet paradoksalnie do tego, że w pewnym momencie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zastanawiał się, czy Balcerowicz nie idzie przypadkiem za ostro. Oni byli przekonani, że program wprowadzany przez Balcerowicza jest bardzo dobry, ale obawiali się tego, czy nie doprowadzi on do społecznego wrzenia i właściwie nie zniszczy całego tego wysiłku. Jak wiemy, tak się jednak nie stało. Protesty były, ale nie były na tyle silne, aby po prostu to wywrócić wszystko. No ale to już jak gdyby jest temat na jakiś kolejny wykład, godzinę. Więc gdyby podsumować wszystko to, co teraz Państwu opowiadałem, to trzeba być świadomym tego, że o przyjęciu planu Balcerowicza, takiej, a nie innej reformy, decydowało nie tylko to, co się wydarzyło w 1989 roku, jakieś przepychanki i inne rzeczy, ale że właściwie mieliśmy do czynienia z pewnym uwarunkowaniem systemowym. Tak, w 70-tych latach mamy do czynienia z tymi dwoma głównymi filarami polityki międzynarodowej, ropy ze wschodu
kredytów z Zachodu, które właściwie w jakiś sposób determinują naszą politykę, nasze miejsce na tej geopolitycznej szachownicy. Z jednej strony ma miejsce zwijanie Imperium Sowieckiego, które objawia się z jednej strony tym, że jest porzucona doktryna Breżniewa, czyli Moskwa już nie interweniuje militarnie, ale z drugiej strony też nie widzi żadnego powodu, żeby dosypywać pieniądze do budżetu państw socjalistycznych. Z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które bardzo umiejętnie grają zaciskaniem i luzowaniem tej pętli zadłużeniowej. Dochodzi do tego właściwie, że w 1989 roku mamy pewien konsensus tych dwóch stolic, Moskwy i Waszyngtonu. Mamy konsensus pewien mocarstw, które podobnie widzą kierunek czy tempo ewolucyjne zmian w Polsce. Symbolem tego może być na przykład fakt, że w lipcu 1989 roku Wojciecha Jaruzelskiego namawiał na kandydowanie na prezydenta zarówno Gorbaczow, jak i Bush. Wreszcie mieliśmy konsensus co do tego, że są konieczne pewne reformy rynkowe, być może nawet bardzo daleko posunięte. Ten konsensus między komunistami a obozem solidarnościowym. Obie te grupy były przekonane, że jakiś model liberalizacji musi być wdrażany. I wreszcie na samym końcu mamy ten problem, że obóz solidarnościowy bardzo długo też nie ma wizji tych zmian. Mówię, jest kilka osób branych pod uwagę jako główni architekci, jest kilka pomysłów. Ostatecznie właściwie trochę drogą przypadku pada na Leszka Balcerowicza. No jednak właśnie, czy gdyby padło na kogoś innego i ktoś inny zostałby tym ministrem finansów, tym architektem reform, to czy w tych realiach międzynarodowych, w tej sytuacji byłby w stanie inaczej poprowadzić reformy? No, moim zdaniem margines swobody był bardzo mały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze. Szanowni państwo, czas na pytania. Można teraz zmierzyć się z tezami pana doktora. Czy ktoś z państwa zgłasza się do mikrofonu? Tak, tutaj proszę bardzo. Tak. A, że kolega. Czyli zasada wszyscy, ale najlepiej, żeby kolega. Rozumiem, że panowie nie, na razie nie. Dobrze, ja może troszkę zacznę taką dyskusję, bo właściwie... A dobrze, oddaj głos, proszę bardzo. Roman Izdebski, nie będę opowiadał swojego życiorysu, jeden element, doradca do spraw rolniczych w Parlamencie Europejskim przez 5 lat. Pan troszkę tak, mnie się wydaje, postawił taką dość ostrą tezę, że nie byłoby szansy na realizację innych planów, a z kolei jak się poczyta profesora Kierzuna, Legatowicza, czy zespołów innych, jak pana ministra Krzaka, o którym pan nic nie wspomniał, to wcale to tak groźnie nie wygląda. Czy pan trochę nie szerzy trochę takiego defetyzmu, że i tak by się nic lepszego nie udało? Bo teraz już z perspektywy czasu widzimy, no tak to odebrałem, że jedyny taki realistyczny to by był plan Balcerowicza. No potworne skutki tego planu widzimy, a więc albo traktujemy siebie, Polacy, że my nic nie jesteśmy w stanie sami zrobić, bo tutaj się Gorbaczow spotka z Reaganem i koniec, kropka, wy możecie sobie plany opracowywać. One są i tak nierealistyczne. Jest to bardzo pesymistyczne. Uważam, że sytuacja mogłaby być o wiele lepsza, gdyby zebrała się taka ekipa, a były przecież pomysły ekonomistów polskich, jak to inaczej przeprowadzić. Być może w dalszej dyskusji będzie coś na ten temat bliżej. A to, co zrobiono niby realistycznego, okazało się dla Polski fatalne. I trwa to do dzisiaj, co mogę udowodnić. Proszę bardzo. Więc teraz kilka kwestii. Planów, reform było na pewno mnóstwo. Wiemy o kilku, o większości zapomnieliśmy. Zresztą można je przeczytać. One są licznie zgromadzone w różnych materiałach rządowych i innych, bo właściwie ekonomistów
I nawet zespołów, które miały jakieś koncepcje, było bardzo wiele. Ja mówiłem tutaj o dwóch głównych planach, właściwie Beksiaka i Balcerowicza, ponieważ to, co często nazywano planem, było bardzo ogólnikowymi wytycznymi, jak zwalczyć inflację, w jaki sposób przeprowadzić ewentualnie prywatyzację. Różne były pomysły. Tylko problem był taki, że od planu to się różniło tym, że plan potrzebował wyliczeń i właściwie całego kompleksowego zespołu analityków, ekspertów. Ja znam tylko dwa takie plany, to znaczy Balcerowicza i Beksiaka, gdzie oni dostali, no Balcerowicz oczywiście całe zaplecze rządowe, Beksiak pieniądze, prawdopodobnie z jakichś źródeł zachodnich, ale też wsparcie z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i oni rzeczywiście mogli zgromadzić duże zespoły i to wszystko przełożyć te deklaracje na język praktyki. Po drugie, tak, ja przyjmuję to, co pan do mnie powiedział, w sensie, że ja jestem pesymistą. Tak, jestem pesymistą. Wydaje mi się, że nasze pole manewru jako Polski było jednak małe. Tak, i to jest pewne zaszłości, o których mówiłem jeszcze od lat 70., gdzie założono te pętle kredytowe, gdzie właściwie nie mogliśmy doprowadzić do jakiegoś rodzaju uniezależnienia czy autarki z zachodu, no ponieważ potrzebowaliśmy stamtąd sprzętu, know-how, technologii. Nie mogliśmy się też odciąć od wschodu, bo potrzebowaliśmy tym surowców. I byliśmy tak naprawdę w dużej mierze pionkiem w tej grze, a nie rozgrywającym. I mi się wydaje jednak, że nasz margines swobody był mały i rozumiem, że zgadzamy się, że się nie zgadzamy. Tak. Okay. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciałby też zadać pytanie? Tak, proszę bardzo. Ryszard Ślątek. Ja uważnie wysłuchałem tego, co pan był uprzejmy nam powiedzieć. I moim zdaniem to jest zbyt uproszczony w całości pański skrót. A w wielu aspektach to myślę, że czynnik ekonomiczny troszkę się inaczej kształtował niż pan to od czynnika politycznego, że tak powiem. Bo pan bardziej od strony politycznej. Ale zanim dalej przejdę, to mam tak. Ja nie zrozumiałem pana takiego pewnika, że pożyczki Związku Sowieckiego dla Polski po 1981 roku. To jest jedno. A jak pan mi na to odpowie, prawda? Bo ja znam ten stan inaczej niż pan to powiedział. I dwa, to bym chciał, zanim dalej przejdę, to chciał zapytać, z kim były rozmowy w lutym 1989 roku z przedstawicielem Ameryki w Warszawie, odbywał je Jaruzelski, właśnie w sprawie najbliższych przemian. Jak mi pan na te dwa odpowie, to dalej się wypowiem. Już staram się znaleźć. Jesienią 80 roku Leonid Breżniew poinformował swoich sojuszników z innych państw socjalistycznych, że zostaną im obcięte dostawy ropy naftowej po to, aby środki zarobione w ten sposób na sprzedaży ropy naftowej na rynkach światowych przekazać Polsce. To było około 465 milionów dolarów. 190 milionów dolarów wyasygnowano na pożyczki, na zakup zboża i artykułów żywnościowych. Kolejne 150 milionów trafiło w formie pożyczki. Na dwa lata odłożono też spłatę zobowiązań od zaciągniętych kredytów, co przynajmniej Kreml szacował, że będzie to dla Polski oszczędność na 300 milionów. Wszystkie te jeszcze inne pożyczki w 1981 roku ostatecznie przeliczono i sygnowano na 21 stycznia 1981 roku
na spotkaniu prezesa Banku Światowego, przepraszam, Banku Państwowego w Moskwie Auchimowa i prezesa NBP Stanisława Majewskiego. I to są te pożyczki, które pojawiły się w 80. i asygnaty, które pojawiły się w 81 roku. Później, tak jak mówię, pod koniec roku rozmawiano o kolejnych kredytach, dostawach ropy, ale to wszystko było uzależnione od wprowadzenia stanu wojennego. I rzeczywiście na przełomie grudnia i stycznia 82 roku uruchomiono kolejne linie kredytowe i wsparcie, tylko że no tych sum nie mam w tej chwili już przy sobie. Nie, wpierw było 81, tak? Dobrze zrozumiałem o kredytach, tak. A drugie pytanie było o 89 roku, o lutym, o spotkaniu Jaruzelskiego. Niestety ja nie wiem, o jakie spotkanie chodzi, więc nie odpowiem. Ja wrócę do tego. Prośba tylko bliżej trzymać. Ja wrócę do tego mojego pierwszego pytania. Otóż jeżeli chodzi o ten początek, powiedzmy tego, w zasadzie to się zaczęło w roku 80. Ale w roku 80 myśmy weryfikowali, proszę pana, całe zadłużenie nie tylko ze Związkiem Sowieckim, ale z obszarem RWPG. Jak pan wie, od 76 roku były, no znaczy dwa obszary płatnicze były wcześniej, ale Związek Sowiecki w 76 roku rozdzielił. Część współpracy była objęta wolnodewizowym finansowaniem, rozliczeniem i tą część zaliczaliśmy do drugiego obszaru płatniczego, bo mieliśmy dwa obszary płatnicze, jak mówię. I w zasadzie, jeżeli chodzi o te pożyczki z samego Związku, czyli od Związku Radzieckiego, od rządu moskiewskiego, to były znaczące. Myśmy w tym czasie brali pożyczkę od tych dwóch banków. Międzynarodowy Inwestycyjny i MBWG, prawda? Natomiast, tak, no to przecież wiemy. Natomiast wie pan, z tą ropą i z tym wszystkim, to wy piszący, nie wiem, to z literatury, to tam, to ja musiałem z obowiązków częściowo się tym zajmować. Myśmy mieli takie sprawy, że na przykład na część eksportu elektronicznego sam w Moskwie załatwiałem 581 kg czystego złota na końcówki elektroniczne, więc to tam tych różności było. W każdym bądź razie, jeżeli pan mówi o ten rok 81, myśmy w roku 80 i to przeważnie publicyści wybaczają, ogólne zadłużenie państwa dewizowe mieliśmy 24 miliardy dolarów. Panowie, przyjmijcie to raz na zawsze, a szczególnie ekonomiści. W tym mieliśmy 9 miliardów dolarów z tytułu umowy Kalerowskiej. Ja już tyle razy pisałem i te matoły, powiedzmy prasowe, w ogóle to pomijają. Mieliśmy za armię Kalera. I ostatecznie ja byłem w Waszyngtonie i w 79 i w 80 i tą sprawę załatwiliśmy jako stary burz w Warszawie. Tylko nie znam jednej klauzuli, bo Wachowski dopisywał, że opinii publicznej może być udostępniona po 50 latach. Ja pytałem Wachowskiego, pytałem i prezydenta Wałęsę, więc nie zawracaj głowy, wtedy trzeba było pilnować. I tak dalej. Więc to z tym. Dalej, jeżeli chodzi, proszę pana, w roku 1988 robiliśmy szeroki program gospodarczy, wieloodcinkowy. Ja na przykład zajmowałem się aspektem finansowym, tam po drugiej stronie i nie tylko. No i na przykład, co kolegów z NBP powinno zadowolić, pisałem pierwsze dwie ustawy o NBP i prawo bankowe. Prawda? Tą drugą ustawę, no,
ta damulka, która tutaj nam cesarzowała, to zmieniła aż 27 razy. Prawda? Teraz to. I te programy były, one w części i tak dalej. Natomiast tych, że tak powiem, strony solidarnościowej, obecnie zwane, to było różnych, powiedzmy. Ja znam program Besiaka, Trzeciakowskiego, prawda, i tak dalej. Tam inne aspekty, ale bardziej istotne jest to, że kiedy nowe władze już powstały po wyborach, rząd Mazowieckiego i tak dalej, z ministrem finansów były problemy, bo ja znam chyba ze czterech facetów, którzy odmówili, no Karol Lutkowski wziął i był tylko ministrem, tylko 28 dni, prawda? Proszę tylko do mikrofonu bliżej. Tak, Trzeciakowski w ogóle nie chciał słyszeć o funkcji, to paru Józef innych, czy ten kolega z Gdańska. I tak w każdym bądź razie dla mnie ciekawostką jest i nie mogę nigdy, powiedzmy, nigdzie sprawdzić, bo nikt nie wie, kto pisał pierwszy pakiet 10 ustaw, które Balcerowicz prezentował w październiku 1989 roku w Sejmie. Może pan coś wie. Byłbym bardzo mile zaskoczony. Natomiast dalej. Proszę pana, kolega Balcerowicz pracował na SGBiS-ie. O mikrofonie, proszę. Tak, pracował koniecznie na SGBiS-ie i tam myśmy wtedy starali się o te różne stypendia do instytutów amerykańskich czy na uczelnie. No tak się stało, że tam nie było sukcesu i poszedł do marksistów na Bednarską, ale Trzymaj mikrofon. Ale to jest podgłos, jak trzymam bliżej. Nie, my za to lepiej słyszymy. Aha. I lepiej się nagrywa. No i, ale to wcześniej wniosek poszedł na uczelnię i on pojechał do tych Stanów Zjednoczonych, o ile wiem, to był na Chicago i tam się z tym jest zetknął. I teraz czy od razu jak ten program został przyjęty, trzeba te 10 ustaw przeanalizować, tam są założenia. Od razu. Po pierwsze reforma walutowa. Od razu ze skoku. Otwarcie celne państwa. Tam jest 8 takich warunków. Od razu od stycznia. I zmiana polityki kredytowej. I rozważcie, niech pan zwróci. Od 1 stycznia 1990 roku podniósł wszystkie 7 ówczesnych stóp procentowych i zamienił stopę roczną na miesięczną. Ja w 92 roku i pierwszym byłem prezesem banku, prawda, jeżeli stopa procentowa roczna przy niektórych była 11%, to on ją zamienił na miesięczną. Pan tam, zwróciłem uwagę, mówi o nierentowności gospodarki, czyli przemysłu. Rentowność do roku 89 przemysłu mieliśmy na poziomie 6,4. I to w 5-letnim okresie, czyli średnio z 5 lat. Jeszcze w roku 89 mieliśmy 4,6. A w 89. A w 90. już mamy 1%. 90. A w 91. już, proszę pana, jest deficytowa. I od 90. roku ma pan te stopy, tak? Najwyższa stopa, jaką ustalił dzienna, to było 0,38% dziennie. Ale ogłaszał stopę procentową nie w skali miesięcznej, tylko zarządzeniem w skali rocznej, a stosował miesięczną. Ja bym może teraz był taki paraliż. Proponował teraz oddać głos panu doktorowi, bo rzeczywiście wypowiedź bardzo taka, powiedziałbym, wnikliwa i wchodzimy troszkę w dane statystyczne. Same założenia prywatyzacji, ale to jeżeli pana to może dajmy czas na odpowiedź czy ustosunkowanie się panu doktorowi, bo rzeczywiście wypowiedź bardzo wnikliwa i też z dużą ilością danych statystycznych. Wchodzimy już w bardzo taką wnikliwą merytorykę. Na pewno ma pan wiele racji odnośnie tego, w jaki sposób działał plan Balcerowicza, tak? I jak to później funkcjonowało.
Tylko że no, ja nie mówiłem dzisiaj o tym, tylko mówiłem o tym, czy była szansa na to, żeby jakiś inny program przyjąć. I moim zdaniem nie było. Zgadzamy się, że nie zgadzamy, tak wiem, że jestem pesymistą tutaj. Moim zdaniem to sytuacja międzynarodowa i sytuacja polityczna warunkowała taki, a nie inny program. Jeżeli nie byłby to Balcerowicz, to kto inny wprowadzałby program o podobnym profilu. To jest moja opinia. A ja chciałbym jeszcze tak przy okazji, może trochę zmierzając ku końcowi, zadać takie pytanie. Pod koniec wspomniał Pan o pewnej przypadkowości wyboru. Takie słowo padło, ale też wcześniej zauważyłem te cytaty pochodzące z chociażby Bronisława Geremka, świadczące o tym, że ta strona solidarnościowa, szeroko rozumiana, chociaż należałoby ją pewnie już wówczas troszkę dzielić ze względu na stanowiska, na pozycje, na poglądy, że strona solidarnościowa wykazywała się pewnym nieprzygotowaniem do odbioru władzy. Czy jest, czy ten wątek, czy ten element też odgrywał jakąś rolę w tej przypadkowości planu Balcerowicza? Znaczy, myślę, że tej przypadkowości było tutaj sporo i to też w sumie dobrze pan podkreślił. To znaczy, po pierwsze, nie było człowieka, który wziąłby na siebie ciężar przeprowadzenia tej reformy. Nie. Tadeusz Mazowiecki zwracał się między innymi do profesora Trzeciakowskiego, do profesora... Dobrze. I do innych osób. I właściwie nawet przyjęcie propozycji przez Balcerowicza było przypadkowe, ponieważ Waldemar Kuczyński, który w tamtym czasie wyszukiwał jako bliski współpracownik Mazowieckiego ekspertów, którzy mogliby objąć to stanowisko, zwracał się do Balcerowicza, który właściwie nawet nie odpowiedział na jego telefon. I tam było zupełnie przypadkowe zdarzenie, które było związane z tym, że Balcerowiczowi, który planował wyjazd, nawalił samochód i był zmuszony pożyczyć jakieś części od Stefana Kawalca, który mu powiedział, że Waldemar Kuczyński szuka cię nie po to, żeby przeprowadzić z tobą jakiś wywiad, bo Balcerowicz identyfikował Kuczyńskiego bardziej z kariery dziennikarskiej na Zachodzie niż z tego, że był ekonomistą, tylko on szuka ciebie po to, żeby zaproponować ci stanowisko, tak? Więc tutaj jest właśnie przypadek. Druga rzecz, moim zdaniem Solidarność zarówno w kwestii ekonomicznej, jak i w wielu innych wygrała wybory, znaczy wzięła to, co mogła wygrać w częściowo wolnych wyborach, a następnie właściwie wzięła też rząd, nie była przygotowana do rządzenia, miała puste szuflady i nie miała kompleksowych, przemyślanych reform, nie tylko ekonomicznych, ale wszystkich innych segmentów państwa, o czym świadczą, nie wiem, różne przeboje. Mówił o tym profesor Regulski, opowiadał o tym, jak wyglądała reforma samorządowa. Ja wiem i pisałem o tym, jak wyglądała reforma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służb Specjalnych. Solidarność była nieprzygotowana do rządzenia i musiała wszystkiego uczyć się w biegu. Dobrze. To już takie może ostatnie zdanie podsumowujące, żebyśmy nie robili kontry dla samego wykładu. Natomiast wie pan, jeżeli chodzi o sam proces prywatyzacji, to znaczy tutaj pan doktor, oczywiście, że powiedzmy Balcerowicz, to przecież ja nieraz z nim rozmawiałem w ówczesnych latach, prawda, by to zetknął się na Chicago University i tam powiedzmy troszkę w Morgan Guarantee czy tam innego i tak dalej, więc to jak oni tutaj przylecieli i rozmawiali, a powiem jeszcze to, co zacząłem. Otóż w lutym 89 roku z dygnitarzem amerykańskim było prywatne spotkanie w Poznaniu, przyleciał i rozmowa była z Jaruzelskim i tam właśnie ustalono pewne. To ja byłem parę lat, chyba ze 4 lata w Waszyngtonie, jednego z tych rozmówców miałem przyjemność poznać, ale ponieważ obwarował to rozmową prywatną, więc nie na użytek. Tam ustalono pewne zasady, ale co jest ważniejsze dla mnie, powiedzmy,
To mianowicie, że zaproponowano od razu ekipę doradców. Ja sprawdzałem. Doradców zagranicznych, amerykańskich. Ja sprawdzałem. W mojej ostatniej książce, prawda, jest. Już doradcy amerykańscy są w październiku 89 roku, kiedy on w Sejmie przedkłada pakiet 10 ustaw. A jeżeli pan nie wierzy, to w mojej poprzedniej jest wykaz tych firm i doradców, które już, a nawet i za ile, które już zaczęły doradzać. To jest to. I teraz tak, w czym jest istota? Istota jest w tym, że od razu wprowadzono, wie pan, reformy walutowe, wymienialność. Tylko nie można było powiedzieć wymienialność zewnętrzną, bo Polska przecież do dziś nie ma złotówki czysto wymienialnej, bo nie spełnia 7 funkcji, prawda, i tak dalej. Natomiast przyjęliśmy zobowiązanie, że regulujemy zobowiązania w wolnych dewizach, a nie mamy powiedzmy złotówkę, że można pójść kupić w dowolnym miejscu świata. I tam przyjęto od razu z miejsca, tak? I co było? Rezerwy dewizowe wystarczają na pokrycie procesu transformacji przez 3 lata. Dlaczego denominacja złotówki trwała 4 lata? I zobaczcie, jeżeli był kurs 99 500, to przyjęto, ja znam takie założenie, znam, nawet na piśmie było, 0,95 groszy za dolar na rok 90. Ponieważ rządy się zmieniały, pan tam wymieniał na początku, rządy się zmieniały i dopiero 95, tak, mamy 2,44-2,42 złotego za dolar. Czym jest istota? Że w tym samym czasie z tego względu wprowadzono, on wydał takie zarządzenie, że jeżeli podmiot gospodarczy nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w okresie 6 miesięcy, to podlega obowiązkowej likwidacji. Likwidacji. Proszę pana, mieliśmy 16 tysięcy. Poczekaj. Państwo słyszycie, poczekaj. Żywa dyskusja, także. Poczekaj, mieliśmy 16 tysięcy przedsiębiorstw. Ten proces likwidacji, jeżeli spełnia, to był przekazany obowiązkowo do wojewody, a było ich 49, i tak się rozpoczął proces nie prywatyzacji, tylko najpierw likwidacji. 4,5 tysiąca przedsiębiorstw zlikwidowano. Więc tu jest wiele aspektów. Ja się dziwię, że no wie pan, w IPN-ie to pan ma powiedzmy to szerszy i zupełnie inny pogląd niż my zawodowcy, prawda, od szczegółów i tak dalej. To teraz jeżeli pan mówi o tym funduszu walutowym. No z tym funduszem to musiałbym szereg wymienić, na przykład, bo były warunkowe, to były te właściwie nie kredyty, tylko pożyczki. I proszę pana, jak się zmienił rząd Olszewskiego, Międzynarodowy Fundusz zablokował wszystkie wypłaty rat i pomocy. Zablokował. A wtedy właśnie po odejściu uruchomił, powiedzmy, Balcerowicz wziął na transformację w rolnictwa 300 milionów dolarów. Ja szukałem w finansach, żeby był spis wszystkich umów kredytowych, jakie wzięliśmy i tak dalej. Więc to z tym. Teraz jeżeli chodzi o dłużej. Otóż tak, w 70-tych latach braliśmy kredyt od rządu. Myśmy zmienili. Ja z Pawłem Bożykiem, jak pracowałem, zmienimy politykę finansową na okres międzywojenny. Tylko prośba, żebyśmy będziemy, już sekund. Będziemy brać kredyty od rządów poszczególnych państw w stopniu uzupełniającym od banków. I teraz od banków były kredyty, ale obrotowe, handlowe. Potem było z tym klubem londyńskim. No i ten właśnie, jak myśmy zaczęli tworzyć Zarakowskiego,
jak w Sejmie powołać komisję do spraw odłożenia, jak prowadzić renegocjacje. To wtedy właśnie ten fundusz powstał, no wiem, tam Sawickie i inne, i te przekręty poszły, prawda, i tak. Teraz następna jaka sprawa? Otóż w roku 89, a 9 oficjalnie zgłosiliśmy się do EWG. Niech pan popatrzy, jakie wyznaczyło EWG wówczas warunki. O tym mało kto mówi. Ta EWG ówczesna, jakie już wtedy wyznaczyli nam redukcję potencjału w przedziale 15-20%. Ja słucham powiedzmy i rządowych, i byłych, i oni nie wiem, czy oni tego nie wiedzą, to jest, no ja mam to w swoich, prawda, i tak dalej, to mieli, już się od tego. To tak jest dużo, w każdym bądź razie, no dobrze, parę może, rzeczy, może, parę może tak, dajmy panu doktorowi dziękuję może jeszcze, uwagę. Dziękuję bardzo, panu doktorowi może szansę na krótkie odniesienie. Znaczy, no to po części w sumie to, co pan mówi, potwierdza moją tezę, to znaczy całe otoczenie międzynarodowe naciskało na to, aby kształt tych reform przybrał określoną formę i właściwie działo się to niezależnie od tego, czy u władzy była ekipa PZPR-owska, czy solidarnościowa. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ten wykład i za taki żywy udział. Powiem, że właściwie to miałem takie wrażenie w pewnym momencie, jak doszliśmy do tych danych statystycznych, że my jesteśmy w takim przedziale, że dyskusja na temat, czy była alternatywa, zaczyna nam się przeradzać, co i czym skutkował plan Balcerowicza. Troszkę jest tak, że ta ilustracja, która, tak ja wiem, ale ta ilustracja, która jest częścią plakatu o wykładzie pana doktora, czyli właściwie fabryka opuszczona, zdewastowana, to jest ta część, którą my w pamięci mamy rzeczywiście zapisaną, że plan Balcerowicza łączył się z bezrobociem, z upadkiem polskiego przemysłu, z wyprzedażą, czy właściwie, no, jak to się często mówi, oddaniem za bezcen zakładów pracy, które wiązały, rzeczywiście z którymi wiązali życie ludzie tam pracujący i często upadkiem też i miast, i społeczności lokalnych. Doszliśmy do takiego etapu, który właściwie prosi się o kolejny wykład. Bardzo dziękuję. Brawa dla pana doktora. Dziękuję. I dziękuję także państwu za dyskusję, za obecność. Zapraszamy na kolejne wykłady. Zapraszam też do oglądania wykładów na YouTubie, już sekundę, na wykładów na YouTube Narodowego Banku Polskiego. Także dziękujemy redakcji BlogPress i redakcji Wiadomości za obecność i nagrywanie i transmisję naszego wykładu. Zapraszamy też do Centrum Pieniądza i żebyście Państwo mogli skonfrontować wykład chociażby z tą częścią naszej ekspozycji, która jest poświęcona transformacji 1989 roku. Bardzo dziękuję. Zapraszam do rozmów kuluarowych.